Chciałem panów bardzo serdecznie przywitać, debata redakcyjna Rzeczpospolitej. Przywitać i oczywiście podziękować za to, że zdecydowali się poświęcić panowie swoją uwagę i czas na rozmowę o frankach szwajcarskich, to tak zwanych kredytach frankowych. Temat naszej debaty brzmi: najważniejsze dylematy dotyczące kredytów frankowych, kwestie prawne i ekonomiczne, czyli temat bardzo ważny, ale celowo przyznam, że sformułowałem go tak troszeczkę ogólnie, żeby też z ciekawości zobaczyć, w którą stronę ciężar naszej dyskusji będzie taki największy. W dyskusji uczestniczą pan doktor habilitowany Łukasz Gasiński, partner w kancelarii Rymasz z DORT. Dzień dobry, panie mecenasie, witam. Dzień dobry, bardzo chciałbym podziękować jeszcze raz za zaproszenie, bardzo mi miło i że znalazłem się w takim panelu. Nam również bardzo miło, my również bardzo dziękujemy. Kolejnym gościem jest pan dr Piotr Bodył-Szymala, dyrektor obszaru prawnego Santander Bank z Polska, również ekspert związany z monitorem prawa bankowego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Kolejnym panelistą jest pan dr Michał Jabłoński, partner w kancelarii Jabłoński-Koźmiński. Witam, panie mecenasie. Dzień dobry, ja również dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękujemy bardzo za udział. Kolejnym gościem jest pan Andrzej Rajch, były dyrektor Departamentu Regulacji Bankowych Komisji Nadzoru Finansowego. Witam, panie dyrektorze. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło znaleźć się w tym gronie, zwłaszcza, że będę w mniejszości, bo jestem jedynym nieprawnikiem. Panie dyrektorze, to jest nas dwóch. Ja również nie jestem z prawnikiem, że tutaj no, proszę też mi wybaczyć ewentualne prawnicze potknięcia, dlatego że no, jak najbardziej starannie usiłowałem się przygotować do naszej debaty, ale może się zdarzyć tak, że no, jednak wyjdzie jakoś na jaw pewien brak fachowości z mojej strony. No dobrze, drodzy panowie, mamy sytuację następującą, że jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich, ten problem jest głośny już od miesięcy, lat, jeżeli chodzi o polską rzeczywistość prawną i polską rzeczywistość dotyczącą banków, ich sytuacji finansowej, no to będą się działy wkrótce ważne rzeczy. Będziemy mieli uchwałę Izby Cywilnej, odpowiedź na pytania zadane przez pierwszą prezes Sądu Najwyższego, właśnie Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego, które to odpowiedzi, miejmy nadzieję, no wyjaśnią bardzo istotne kwestie związane z kwestiami prawnymi dotyczącymi z kredytów we frankach szwajcarskich. Będzie to, jak się wydaje, zarówno cenna wskazówka dla świata prawniczego, jak i dla sądów, no i oczywiście dla samych tak zwanych frankowiczów może być to rzecz fundamentalna. Pytań jest sześć, nie będę tutaj ich przytaczał. I to jest pierwsza z istotnych spraw, które będą się działy w kontekście kredytów we frankach szwajcarskich. Druga rzecz to jest
to, z czym mamy do czynienia już od jakiegoś czasu, ale na koniec naszej rozmowy też chciałbym poznać panów opinię, to znaczy propozycja przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Jacka Jastrzębskiego, ugoda, tak, propozycja kształtu ugody między bankami i frankowiczami, którą zaprezentował KNF. Jestem tutaj bardzo ciekaw państwa z opinii. Natomiast zacznijmy od kwestii tego, co się będzie działo pod koniec marca, czyli uchwała Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Ta uchwała ma odpowiadać na najważniejsze wątpliwości prawne dotyczące kredytów frankowych. Frankowicze z jednej strony spodziewają się, że uchwała odda im w końcu sprawiedliwość i pozwoli oczywiście w najlepszym, najbardziej optymistycznym dla nich wariancie na wręcz automatyczne wygrywanie z bankami w sądach i zwrot pieniędzy z tytułu unieważnionych umów kredytowych. Z kolei banki i ekonomiści twierdzą, że uchwała skrajnie korzystna dla frankowiczów nie będzie miała nic wspólnego ze sprawiedliwością, a do tego będzie stanowiła takie pogwałcenie praw ekonomii i odbije się nie tylko na bankach, ale i na gospodarce, nareszcie społeczeństwa po prostu. No i tutaj oczywiście pytanie o to, jakie jest panów zdanie na ten temat. Jak oceniacie te pytania zadane przez panią prezes Manowską Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego? No i jakich odpowiedzi się spodziewacie? Może zacznijmy od pana mecenasa Gasińskiego. To tak, jeżeli chodzi o samą ocenę pytań, to moim zdaniem te pytania właściwie obejmują takie najważniejsze zagadnienia, jakie w tej chwili są dyskutowane w orzecznictwie. To znaczy niewątpliwie, na co w uzasadnieniu tych pytań wskazuje pani prezes Manowska, no właściwie każde z tych zagadnień wymyka się z jednoznacznego ujęcia. I co podkreślam też, no nie tylko jednoznacznego ujęcia judykaturze, ale także w doktrynie. I teraz przechodząc do tej ważniejszej odpowiedzi, to znaczy no, jakich odpowiedzi konkretnych się spodziewamy, skoro właściwie każde z tych pytań, no to mamy dwa takie nurty orzecznictwa, no to jest ciekawe pytanie i odpowiedź nie jest prosta. Ja tak sercem bardziej się opowiadam za taką odpowiedzią, która jednocześnie by tworzyła pewien taki model odpowiedzialności za swoje czyny, nie ukrywam tego, i przyjęcia pewnych zobowiązań i odpowiedzialności za nie. Natomiast to będzie pierwsze posiedzenie pełnej izby sądu pełnego Sądu Najwyższego po zmianach. Do tej pory, no powiedzmy, nowi sędziowie i starzy sędziowie w Sądzie Najwyższym nie mieli szans orzekać razem i trudno powiedzieć, jak te głosy się rozłożą, dlatego że no, nie da się ukryć, że też sędziowie w ramach Sądu Najwyższego mają różne poglądy na każde z tych zagadnień. I myślę, że takie kuluarowe dyskusje w tej chwili tam się toczą. Także tyle, jeżeli chodzi o taką ogólną ocenę. No, może uciekłem od odpowiedzi na temat tego i spekulacji pewnych, ale to może za chwilę. To myślę, że jeszcze będzie szansa do tego wrócić. Bardzo dziękuję panie mecenasie. Pan dyrektor Bodył Szymala. Bardzo proszę, to samo pytanie. Jakie skutki może mieć ta uchwała? Jak pan ocenia same pytania i jakie będą odpowiedzi? To nie powtarzając tego, o czym mówił profesor Gasiński już, to po pierwsze, bardzo dobrze, że ta uchwała będzie. Po drugie, ta uchwała będzie miała z całą pewnością rosnący wpływ, bo to jest zawsze wszystko trochę rozłożone w czasie, na orzeczenia sądów powszechnych. Kolejna rzecz, to nie jest tak, że te wszystkie, te sześć pytań wyczerpuje całość zagadnienia, ale rzeczywiście istotne, żadne z tych pytań nie jest pytaniem banalnym.
Znaczy, żadne z tych pytań nie jest takim pytaniem, które omija czy porusza problem nieistotny z perspektywy tej dyskusji. To, na co chciałbym zwrócić uwagę i co mnie się wydaje szczególnie istotne, to to, że to są paradoksalnie też pytania, które, znaczy paradoksalnie, nie paradoksalnie, to są także pytania, które już dzisiaj wiszą na agendzie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wywołane przez sądy polskie. I tak dla porządku, żeby ktoś mógł sprawdzić rzetelność tego, co próbuję przedstawiać. No, pytanie pierwsze dotyczące możliwości stosowania kursu średniego. No to jest sprawa, która już ma w TSUE swoją sygnaturę 212/20, a także tak zwane szóste TSUE, czyli szósta sprawa frankowa wywołana z Polski przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawa-Śródmieście, także tego dotyka. Piąte pytanie z kolei też już ma swoją sygnaturę w TSUE, czyli to jest C19/20, znowu tylko dla porządku, żeby ktoś był w stanie sprawdzić, bo wiem, że tego się źle słucha. I teraz chodzi o to, żeby Sąd o najwyższym autorytecie w Polsce, a także Sąd Europejski o najwyższym autorytecie w Unii Europejskiej powiedziały coś, co będzie spójne. I to jest wyzwanie, które przed nami stoi. Ja jestem przekonany, że jeżeli nie tych 26 sędziów Izby Cywilnej, to kto miałby jakby temu wyzwaniu sprostać? Jednocześnie uważam, że we większości tych pytań komponenta takiego namysłu ekonomicznego istnieje. Co więcej, ja mam ogromny problem, może to jest rzeczywiście takie skrzywienie zawodowe, jak się za długo pracuje w instytucjach finansowych, to potem wszystko się człowiekowi kojarzy z ekonomią, ale albo prawie wszystko. Ale jak słyszę, że takie argumenty, że kontekst ekonomiczny, kontekst związany z konsekwencjami rozstrzygnięć sądowych jest nieistotny, że to nie powinno być brane pod uwagę, bo nie na tym polega wykładnia prawa, no to to budzi mój taki fundamentalny sprzeciw. Dlatego, że ja się czuję wychowankiem pani profesor Wronkowskiej, która mówiła, że językową racjonalność prawodawcy można obalić od czasu do czasu. Mówiąc językiem normalnego człowieka, jak prawodawca jedno słowo pomyli z innym słowem, to pół biedy. To się da wytłumaczyć. Natomiast racjonalności takiej aksjologicznej, jeżeli chodzi o pryncypia, jeżeli chodzi o wartości, które przypisujemy systemowi prawnemu, obalić się nie da. W tym sensie można podjąć uchwałę, czy ustawę w Sejmie, że Wisła płynie od morza do Tatr, no ale Wisła nie popłynie w tę stronę i żaden sąd, który będzie interpretował tak sformułowany akt prawny, na podstawie tej wykładni językowej nie dojdzie do takiego wniosku, że właśnie Wisła zmieniła kierunek swojego płynięcia. I z tej perspektywy mam wrażenie, nie przedłużając, tylko tę tezę jeszcze pozwolę sobie postawić w tym momencie, że w istocie to my próbujemy osądzić nawet nie tyle klauzule kursowe, też pamiętając, że mechanizm w kredytach frankowych składa się z dwóch części, klauzuli indeksacyjnej i klauzuli kursowej. To nawet nie tyle klauzule kursowe, nawet nie tyle to, że nagle zakwestionowano odsyłanie do tabel kursów bankowych. My tak naprawdę próbujemy powiedzieć, że nieuczciwy jest kurs franka w tej chwili. Bo gdyby kurs franka był pomiędzy 2,80 a 3, to najprawdopodobniej tej ogromnej burzy, której w tej chwili próbujemy stawić czoła, pamiętając o tym, że niedopuszczalnym byłoby taka sytuacja, w której ktoś czuje się oszukany, że wziął kredyt w tym 2006 czy 2007 roku, mówiono mu, że kurs franka będzie stabilny, a on się okazał być niestabilny. Teraz powiedziano mu, że możliwe jest takie rozwiązanie, że umowa będzie nieważna
on będzie mógł zażądać zwrotu rat, ale nie będzie musiał oddawać kapitału, czyli będzie miał darmowe mieszkanie. I to znowu będzie nieprawda, że ten ktoś subiektywnie będzie się czuł dwukrotnie oszukany. Że to jest w tej perspektywie makroekonomicznej, w tym, że de facto próbujemy osądzić nieuczciwy charakter zdaniem niektórych. No i ja uważam, że to rynek wyznacza kurs franka na koniec drogi i decyzję banku centralnego w Helwetów, ale de facto to, że ten kurs zachował się tak niestabilnie przez ostatnie kilkanaście lat, sprawiło, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. I pan mecenas Jabłoński, to samo pytanie, jak pan ocenia pytania zadane przez panią prezes Manowską, jakie one mogą mieć skutki i jakie mogą być też odpowiedzi na te pytania. Jeżeli chodzi o kwestie merytoryczne, to pozwolę sobie to zachować może na trochę później, natomiast teraz chciałbym się odnieść do kwestii ściśle formalnych związanych z tą uchwałą, bo w mojej ocenie one też są bardzo istotne. Otóż przede wszystkim ważne jest w mojej ocenie nie to, co w tym wniosku pierwszej prezes Sądu Najwyższego widać, ale to, czego tam nie widać. Otóż nie widać tam kwestii oceny samej abuzywności klauzul umownych. Ta kwestia została pozostawiona poza nawiasem tej uchwały przyszłej. I to powoduje, że nadal nie wiemy i dalej każdy sąd będzie musiał samodzielnie oceniać to, kiedy mamy do czynienia z klauzulą abuzywną w odniesieniu do klauzuli kursowej, a kiedy nie, bo w żadnym z dotychczasowych tych kluczowych jakby judykatów nie przesądzono, że sam mechanizm indeksacji, czy też same klauzule kursowe nawet, to odrębnie oceniane od samej klauzuli indeksacyjnej, są niezgodne z prawem. To takiego jakby poglądu nie ma. Mamy jedynie incydentalnie ocenianą nieuczciwość poszczególnych postanowień w odniesieniu do bardzo konkretnych okoliczności z danej sprawy. Oczywiście istnieje pokusa na gruncie tej uchwały, może to być taka pokusa, jak zaistniała dla wielu sądów po wyroku w sprawie Dziubak, aby automatycznie oceniać, że każda taka klauzula jest niezgodna z prawem i jest nieuczciwa, natomiast nie ma do tego po prostu podstaw prawnych. I to będzie poza nawiasem tej uchwały i w związku z tym to nadal będzie problemem, nadal będzie przedmiotem deliberacji polskich sądów. Co do samej uchwały, to ona oczywiście ma szansę uporządkować orzecznictwo w tych wszystkich sprawach, które są tam przedstawione w ramach tych pytań. To są rzeczywiście bardzo istotne zagadnienia z punktu widzenia wykładni przepisów prawa krajowego, kodeksu cywilnego, prawa konsumenckiego, ale ja jestem troszkę jednak pesymistą, czy to się uda zrobić, dlatego że ja się spodziewam dużej rozbieżności przy przyjmowaniu tej uchwały, spodziewałem się wielu zdań odrębnych. I w związku z tym, że uchwała Sądu Najwyższego, nawet taka podejmowana przez całą Izbę Sądu Najwyższego, jest wiążąca, ale dla składów Sądu Najwyższego, tak? Jakby nie jest formalnie wiążąca dla sądów powszechnych. Oczywiście sądy powszechne kierują się autorytetem tej uchwały, też będąc świadome, że w przypadku skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego ona będzie brana pod uwagę przez składy orzekające Sądu Najwyższego, ale formalnej takiej zależności nie ma. Dlatego spodziewam się, że w przypadku wielu zdań odrębnych, te zdania odrębne będą również wykorzystane do swoistego rozmiękczenia skutków tej uchwały. I wreszcie ostatnia rzecz, moim zdaniem bardzo istotna, ta, którą mój przedmówca poruszył. Część z tych pytań dotyczy w praktyce wykładni prawa unijnego. I to są sprawy, które są przedmiotem rozpoznania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ja jednak jestem tutaj trochę zaniepokojony, bo moim zdaniem może być tak, że ta uchwała się bardzo szybko zdezaktualizuje w tym zakresie, bo po prostu Trybunał Sprawiedliwości orzeknie inaczej. Nie ma powodu, dla którego Trybunał Sprawiedliwości miałby kierować się wykładnią prawa unijnego przedstawioną przez Sąd Najwyższy Polski. Trybunał Sprawiedliwości przedstawił własną wykładnię tych przepisów prawa unijnego, dyrektywy konsumenckiej i mogą być one niestety odmienne od tych, które tutaj będą zaprezentowane 25 marca.
Dziękuję. Bardzo dziękuję panie mecenasie i pan Andrzej Reich, panie dyrektorze. Mam nieco inne pytanie do pana, zresztą ten wątek tutaj już się pojawił. Mianowicie nie zapytałbym o kwestię właśnie oceny pytań zadanych przez panią prezes Manowską, tylko o kwestie tego, jak ta uchwała może wpłynąć na system finansowy, na stabilność systemu finansowego. Z jednej strony mamy sytuację taką, że są różne szacunki dotyczące sytuacji takiej, że zapadają masowo wyroki na korzyść frankowiczów i banki ponoszą straty. Te szacunki, tak jak wspomniałem, są różne, sięgają nawet niektóre z nich 300 miliardów złotych kosztów dla sektora, czyli bardzo, bardzo dużo. Z drugiej strony, trzeba pamiętać o tym, że mamy tych frankowiczów, tak? Frankowiczów, którzy przy jakimś już wyjątkowo niekorzystnym kursie franka szwajcarskiego, pewnie dużo bardziej niekorzystnym niż w tej chwili dla nich, też mogą mieć trudność po prostu ze spłacaniem tych kredytów. I tutaj też się rodzi ryzyko dla sektora. Proszę mi powiedzieć, panie dyrektorze, jakie pana zdaniem są możliwe scenariusze? Jakie są najistotniejsze zagrożenia dla stabilności sektora? Zadał pan bardzo trudne pytanie. Ja mimo wszystko spróbuję najpierw powiedzieć parę słów na temat pytań skierowanych do Izby Cywilnej, ale nie tak pytań, które zostały zadane, tylko tak jak powiedział bodajże pan mecenas Jabłoński, tych pytań, które nie zostały zadane, bo one mają tutaj kluczowe znaczenie. Dlatego, że pytania, które padły, mówią: jeśli zostanie orzeczona abuzywność warunków, jeśli zostanie unieważniona umowa. Ale na jakiej podstawie orzeczona abuzywność warunków? Dlatego, że dany warunek został wpisany do rejestru klauzul niedozwolonych UOKiK-u. Ta sprawa jest mocno dyskusyjna. Ja nie chcę teraz w to wchodzić. Ale nie mamy co liczyć na rozstrzygnięcie problemu, jeśli te fundamentalne kwestie nie spotkają się z odpowiedzią. Oznacza, że scenariuszy, o które pan pyta, może być wiele. Myśmy za kilka propozycji rozwiązania problemu frankowego. Nie wiemy, jakie propozycje mogą się jeszcze pojawiać w przyszłości. Proszę zresztą zauważyć jedną ciekawą rzecz, jak mówimy o scenariuszach. W latach 2004, powiedzmy 2008, zawierano mnóstwo kredytów walutowych. Mówimy tylko o kredytach we frankach. To nawet jest synonim, nie mówimy kredyty. Jak mówimy kredyty walutowe, to rozumiemy pod tym frank. Ale przecież zawartych zostało wiele umów na kredyty w euro. Czy ktoś słyszał o pozwach eurowiczów kierowanych przeciwko bankom? Nie. Po prostu dlatego, że zmienność kursu euro jest bardzo niska. Kurs euro wiele się zmienił od momentu zaciągnięcia kredytu. W związku z tym ci klienci, ci kredytobiorcy nie mają powodu. Ja rozmawiam nieraz z eurowiczami i oni marzą o jednym, ci z którymi rozmawiam, żeby po prostu niczego nie ruszać, bo oni są wciąż jeszcze do przodu. Czyli nie abuzywność, nie jakieś inne przyczyny, o których mam nadzieję jeszcze będziemy mówili, tylko tak jak powiedzieliście państwo, zmiana, niekorzystna zmiana kursu franka.
I teraz tak, co się stanie, jeśli za pół roku, za rok, w wyniku nieprzewidzianych przez nas zdarzeń, nagle frank się bardzo osłabi w stosunku do złotówki? My tego w ogóle nie bierzemy pod uwagę. Liczymy, że frank będzie co najwyżej drożał i trzeba z niego uciekać. I to jest racjonalne podejście. W tych sprawach trzeba być pesymistą. Ale nie można zapominać o tym, że wahadło może się wychylić w drugą stronę i to nawet bardzo daleko. To samo będziemy mieli z kredytami złotowymi, które zależą od WIBOR-u, od oprocentowania. Teraz są niemal za darmo. Stopy są praktycznie zerowe. A jak stopa procentowa poleci nagle na, nie wiem, 10%, co wtedy? Więc zastanawiając się nad rozwiązaniami, jakie możemy zaakceptować, czy jakich możemy się spodziewać, musimy brać pod uwagę przyszłe zdarzenia i musimy oczywiście brać zawsze, przyjmować takie pesymistyczne spojrzenie. Innymi słowy, musimy wybierać te najgorsze scenariusze. Najgorszy scenariusz jest taki, że będziemy mieli unieważnianie umów połączone z tym, że bank ma zwrócić kredytobiorcy wszystko, co od niego otrzymał. Kredytobiorca nie musi bankowi płacić nic. To jest niewątpliwie najgorszy scenariusz i straty banków sięgają setek miliardów złotych. UKNF opublikował wczoraj na swojej stronie takie kilkustronicowe przedstawienie wszystkich możliwych scenariuszy. Na samym końcu są dla każdego z tych scenariuszy przedstawione koszty. No więc jesteśmy w przedziale mniej więcej 30 paru do 300 kilkudziesięciu miliardów złotych. 30 parę miliardów złotych to jest w przypadku ugody proponowanej przez UKNF. 300 kilkadziesiąt miliardów złotych, jeśli dobrze w tej chwili pamiętam, to jest w przypadku konieczności tak naprawdę ofiarowania klientom mieszkań za darmo, dlatego że oni nic nie zwracają bankowi, bank im wszystko. I to jest ten przedział, w którym może się zawierać ostateczny wynik tego procesu, jeśli rzeczywiście przyjmiemy, że mamy do czynienia z klauzulami abuzywnymi. Ja robię cały czas to założenie. Jaki to będzie miało skutek dla sektora bankowego? No fatalny. Dlatego, że to się może skończyć z zapaścią sektora finansowego, sektorowego, a w efekcie zapaścią gospodarki. Przy czym proszę pamiętać, że to nie chodzi nawet o to, że wszystkie banki wytracą. Wystarczy, że jeden duży bank poniesie takie straty, że nie da się go uratować. To wtedy zaczyna się efekt domina. I to jest to, co trzeba cały czas u głowy i o tym pamiętać. Ja wiem, że Bank Najwyższy kieruje się literą prawa, a nie zasadami ekonomii. Mam nadzieję, że jeszcze do tego wrócimy, bo to jest niezwykle ważne. Ale te skutki, o których mówię, to może być właśnie konsekwencja takiego podejścia. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Chciałbym wrócić do pana mecenasa Jabłońskiego, troszeczkę pociągnąć to, o czym mówił przed chwilą pan dyrektor Reich. Pan, panie mecenasie, zajmuje się ekonomiczną analizą prawa. No właśnie, a tak jak wskazał pan Andrzej Reich, nawet mam tutaj cytat rzecznika prasowego Sądu Najwyższego, który zapowiedział, że Sąd Najwyższy podejmuje decyzję, kierując się kryteriami prawnymi, nie zaś ekonomicznymi. No właśnie, ale czy
Czy to tak jest? Czy to tak powinno być? Bo wyobraźmy sobie sytuację tego rodzaju, no, że sędziowie Izby Cywilnej wydadzą taką uchwałę, no, która, mówiąc potocznie, no, jednak jakoś tam kładzie na łopatki sektor bankowy, powoduje olbrzymie koszty. No, przecież to też trzeba wziąć pod uwagę, zastanawiając się nad kwestiami właśnie uchwały i tego całego niezwykle skomplikowanego mechanizmu tak zwanych kredytów frankowych. Panie mecenasie, jaka jest pana opinia? To jest tak, że sędziowie rzeczywiście mówią często, że nie kierują się innymi czynnikami niż tymi, które są zapisane w prawie pozytywnym. Natomiast w mojej ocenie jest to efekt nie poruszania się w tej problematyce po prostu przez sędziów. Znaczy sędziowie się na tym zwyczajnie nie znają. Dlatego się boją uwzględnienia tych kwestii. Ja sam pamiętam, jak rozmawiałem kiedyś na jednej konferencji dużej naukowej z przedstawicielem środowiska sędziowskiego prominentnym i zapytałem się go publicznie o to, czy sędzia powinien uwzględniać swoim przy wydawaniu rozstrzygnięcia możliwe skutki tego rozstrzygnięcia, na przykład w sferze gospodarczej. Odpowiedź była taka, że nie. I taki pogląd rzeczywiście pokutuje, natomiast w mojej ocenie jest on nieprawidłowy i jest on również nieprawidłowy o tyle, że on nie uwzględnia tego, że sądy w Polsce, przynajmniej część sądów w Polsce w istocie te kryteria ekonomiczne pod uwagę bierze. Po pierwsze, Trybunał Konstytucyjny, który wprost przy orzekaniu w sprawach konstytucyjności przepisów prawa może wziąć pod uwagę skutki orzeczenia dla finansów publicznych, dla budżetu państwa. Jeżeli te skutki są, powiedzmy, negatywne, to Trybunał Konstytucyjny może na przykład odroczyć wejście w życie swojego orzeczenia nawet o 18 miesięcy. Inny przypadek to jest orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach podatkowych, gdzie, jak pewnie wszyscy wiemy, sędziowie w trakcie rozpraw pytają się wprost przedstawicieli Ministerstwa Finansów o zdanie na temat skutków możliwego orzeczenia, możliwych skutków orzeczenia, zwłaszcza uchwał, tak, jakby Izby Finansowej, na sytuację budżetową państwa. Tak? Więc te kwestie są brane pod uwagę, przynajmniej przez część sędziów. Nie widzę powodu, dla którego miałoby tak nie być również w tym odniesieniu, w odniesieniu do tej sytuacji, dlatego że orzeczenie w tej sprawie, i tu chyba nie ma co się czarować, będzie miało ogromne skutki ekonomiczne, ogromne skutki gospodarcze. Dlatego tego faktu nie można pomijać, nie można jakby przyjąć, że choćby świat się walił, tak, choćby prawda, pożar wybuchł wszędzie, to mamy orzec tak, jak nam się wydaje, że prawo powinno wyglądać. Bo proszę zwrócić uwagę, że w tym przypadku niestety mówimy bardzo często nie o tym, jak prawo wygląda, jak prawo stanowi, ale o tym, jak w ocenie niektórych ono powinno wyglądać i wykładnia tych przepisów prawa konsumenckiego jest dostosowywana do tych wyobrażeń. I w mojej ocenie pójście tą drogą może skończyć się tym, że w ciągu na przykład kilku miesięcy następnych będzie potrzeba podjęcia kolejnej uchwały, która złagodzi skutki poprzedniej, tak? Jeżeli ta uchwała byłaby dramatyczna pod względem ekonomicznym dla systemu bankowego. A system bankowy jest podstawą funkcjonowania gospodarczego państwa. I to trzeba po prostu niewątpliwie wziąć pod uwagę. Ja się absolutnie, tak jak moi przedmówcy mówili wcześniej, sprzeciwiam takiemu podejściu, które odrzuca te aspekty ekonomiczne od oceny. Bardzo dziękuję, panie mecenasie. No właśnie, no ale z jednej strony, no to jak rozstrzygnąć, jak rozstrzygnąć ten dylemat? Panie mecenasie, tutaj zwracam się do pana mecenasa Gasińskiego, no bo z jednej strony mamy literę prawa, tak, czyli taki fundament po prostu funkcjonowania społeczeństwa, państwa i tak dalej, i tak dalej. No, z drugiej strony mamy coś,
co można powiedzieć jest trochę mniej określone, czyli kwestie ewentualnych skutków ekonomicznych jakichś decyzji dotyczących prawa i jego interpretacji. No, czy w ogóle istnieje jakieś wyjście z tego dylematu? Panie profesorze, jak to jest? Dziękuję. Tutaj chciałbym się też odwołać do tego, co powiedział pan dyrektor nieco wcześniej, a mianowicie zawsze wtedy, kiedy mówimy o wykładni prawa, no to nie odwołujemy się tylko i wyłącznie do jej litery. To znaczy, to nie jest tak, że ta literalna wykładnia powinna zostać zamknięta, tym bardziej, że akurat w wielu tutaj przypadkach dyskusji na temat konkretnych rozwiązań ustawowych mówimy o sporach w doktrynie. To nie jest tak, że mamy jasne przepisy, które można wprost zastosować, które przyniosą nam pewne rozwiązanie. Więc siłą rzeczy musimy dokonywać pewnych wartościowań. I zresztą od czego wyszliśmy tutaj, od klauzul na przykład abuzywnych, no to tutaj mówimy o abuzywności wtedy, kiedy coś jest sprzeczne z dobrymi obyczajami, a dobre obyczaje z kolei, no to jest zupełnie odesłanie pozasystemowe, prawda? I tutaj rozstrzygnięcie, które będzie miało miejsce, ja uważam, że powinno brać pod uwagę ten aspekt właśnie ekonomiczny i skutków ekonomicznych dla całego systemu. Dlaczego? No bo mówimy tutaj o bezpieczeństwie całego obrotu i to gospodarczego i takich, można powiedzieć, no, krwioobiegu, który zapewnia system bankowy. Tutaj jeszcze ja tak nawet przygotowując się do tej dyskusji szukałem jakiegoś orzeczenia Sądu Najwyższego, gdzie odwołał się do pewnego bezpieczeństwa. Rzeczywiście w latach 90. akurat to była sprawa chyba przejęcia Banku Łódzkiego, tam Sąd Najwyższy wskazał, że pewne bezpieczeństwo systemu bankowego przemawia za przyjęciem określonych rozwiązań, określonej wykładni. Więc tutaj jak najbardziej trzeba na konkretne zagadnienia spojrzeć w sposób taki systemowy, bo akurat w przypadku tych pozwów też konsumenckich, no to istnieje taka rzeczywiście silna tendencja do patrzenia tylko z perspektywy konsumenta z jednej strony i odrzucenia takiego szerszego kontekstu, to znaczy tego, że to nie jest tak, że jest tylko ta jedna umowa, tylko tych umów są setki tysięcy i to nie jest tak, że jeżeli ukażemy jeden bank unieważniając umowę, to nic się takiego wielkiego nie przydarzy, no bo jeżeli unieważnimy setki tysięcy umów i powiemy, że drodzy konsumenci, nie musicie zwracać tych kredytów, no to wtedy to jest po prostu katastrofa, tak? Także dziękuję bardzo. Bardzo, panie profesorze, aczkolwiek jeszcze dopytam, bo tutaj się na to nakłada chyba jeszcze jedna rzecz, mianowicie mówimy o kredytach we frankach szwajcarskich. Pan dyrektor Reich wspomniał o kredytach euro, no ale mamy przecież kredyty w złotych. Złotych polskich i tych kredytów jest sporo i właściwie, no, co mają zrobić, co mają powiedzieć ci ludzie, jeżeli w jakiś sposób zostanie frankowiczom sytuacja, no nie wiem, poprawiona, ulżona, no a tutaj z drugiej strony no, mamy setki tysięcy ludzi, którzy zdecydowali się na kredyt w polskich złotych, między innymi chcąc uniknąć ryzyka kursowego, no i co? Ani nikt im nie pomaga. Płacą z wyższe odsetki, co prawda w tej chwili stopy procentowe są niskie, no ale przez lata były wysokie. No i co? I teraz po tym będziemy mieli w takim razie falę pozwów złotówkowiczów, którzy też będą chcieli, żeby zmienić sytuację. Tak, no to słuszne pytanie, dlatego że w tej chwili można powiedzieć, że no, promujemy pewną grupę, która dokonała swego rodzaju zakładu z rynkiem, to znaczy to był zakład o kurs franka, można powiedzieć, czy on będzie stabilny, czy będzie rósł, maleć, czy też nie, przyjmując jednocześnie pewne benefity z tym związane. No, ja też miałem kredyt we frankach,
który już spłaciłem i wiem, że nie otrzymałbym takiego kredytu w złotych, jaki otrzymałem we frankach, czyli moja zdolność kredytowa ówcześnie we frankach była o wiele większa niż w złotych polskich. Druga rzecz, no, która się wiąże z oprocentowaniem, no, kredyty we frankach są i były oprocentowane na o wiele niższej stopie niż kredyty w złotych. I teraz jeżeli jednej grupie powiemy tak, no, zaciągnęliście pewne zobowiązania, ale tak naprawdę to jest wszystko nieważne, dlatego że uważamy, że bank wedle tabeli kursów nie mógł wam przeliczać franków, no to okazuje się, że właściwie nie ma żadnej odpowiedzialności za swoje zobowiązania. To znaczy pojawia się taki kompletny prymat prawa konsumenckiego nad prawem zobowiązań i taką odpowiedzialnością trochę też za własne czyny. To znaczy poza tymi, powiedzmy, abuzywnymi sytuacjami, kiedy ktoś został oszukany, wprowadzony w błąd i tak dalej, i rażącymi sytuacjami, no to no, wiele z osób, które zaciągnęły kredyt we frankach, to też są osoby, które zaciągały kredyt nie na pierwsze mieszkanie, tylko drugie, trzecie i czwarte. Też musimy o tym pamiętać. Więc reasumując, no... Tak. Tak, dziękuję. To już nie będę przedłużał. Nie, proszę, jeżeli jeszcze chciałby pan profesor jakąś puentę, to bardzo proszę. Nie, reasumując, oczywiście to tutaj zwolnienie kredytobiorców frankowych z obowiązku świadczenia, no to stawia takim wielce niekorzystnej sytuacji tych z kolei złotówkowych kredytobiorców, którzy nie dość, że no, decydowali się na taką właśnie walutę z obawy przed zmiennością kursu, to właściwie no, nie mają takiej szansy wyjścia z tego kredytu, które tutaj nagle dostają kredytobiorcy frankowi. Bardzo dziękuję panie profesorze. Pan dyrektor Bodył Szymala, czy również pan widzi tę ewentualną nierównowagę, brak równowagi między kredytobiorcami we frankach szwajcarskich i innych walutach? No to mam nadzieję, że chociaż trochę panów i państwa zaskoczę, bo ja po pierwsze jako ktoś, kto brał na początku tego wieku w 2004 roku kredyty w złotówkach, teraz będę bronił frankowiczów akurat, jednocześnie będąc tym dyrektorem obszaru prawnego, ponieważ jestem głęboko przeświadczony, że tak, bywały takie sytuacje, kiedy nie tyle klauzula indeksacyjna, co klauzula kursowa ze względu na wysokość marży była trudna do obrony w tych samych kategoriach ekonomicznych, do których się odwołujemy. Bywały takie przypadki. Chcę też pamiętać o tym, bo wówczas pracowałem w Wielkopolskim Banku Kredytowym, że w 2006 roku wtedy mój bank pisał do UOKiK-u pismo, żeby ograniczyć kredyty walutowe i spotkało się to z odpowiedzią taką, że to jest, i pisał właśnie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i spotkało się to wtedy z takim argumentem, że to byłoby ograniczenie konkurencyjności. Niemniej rozumiem, że były indywidualne przypadki takie, że ktoś, kto nie jest wyposażony w kompetencje poznawcze pozwalające mu wyszacować ryzyko kursowe, zaufał mniej czy bardziej etycznie wyrażanej interpretacji czy takiej rekomendacji co do stabilności tej waluty i on nie miał świadomości, że wchodzi do kasyna. I to jest istotna część populacji. Ja nie wiem, jak istotna, bo nie mam takich badań socjologicznych, ale taka jest. I to, co ten ekonomiczne podejście do rozwiązywania problemów frankowych, za którym gorąco opowiadam, to takie jest podejście, które na gruncie nawet indywidualnej umowy broni paru pryncypialnych rzeczy. Punkt pierwszy w ramach tych pryncypiów. Dyrektywa 93/13, która mówi o postanowieniach niedozwolonych, mówi, że jej celem jest przywrócenie równowagi kontraktowej.
przywrócenie równowagi kontraktowej. Czyli nawet hipotetycznie, jeżeli uznamy, że jakaś klauzula jest niedozwolona, to w to miejsce należy uzupełnić tak, żeby ten stosunek prawny, ta relacja mogła dalej funkcjonować. I teraz to, co się wydarzyło po sprawie C260/18, zwanej w Polsce sprawą państwa Dziubaków, czyli ta lawina unieważnień umów, w moim przeświadczeniu jest daleka od celu samej dyrektywy, potwierdzonym także nie tak dawno, bo 25 listopada 2020 roku przez sąd rumuński, już nie będę katował państwa cyferkami, jak ktoś wrzuci do domeny publicznej sprawa rumuńska z listopada 2020 roku, to to też wyskoczy. Gdzie po pierwsze przypomniano, że celem jest trwanie umowy, a po drugie wyznaczono ważną rolę mediacyjną sądu, żeby znaleźć porozumienie nawet wtedy, gdyby się okazało, że klauzula jednak jest abuzywna. To pozwala, ta sprawa rumuńska pozwala też przejść, być może będzie na to dzisiaj przestrzeń, do propozycji profesora Jastrzębskiego, propozycji ugodowego rozwiązywania sporów. Ale także to moje ekonomiczne patrzenie i ta próba szukania racjonalności w samej dyrektywie, nie z perspektywy systemu bankowego, z perspektywy indywidualnego kontraktu. Dotyczy także możliwości stosowania kursu średniego jako kursu ponad wszelką wątpliwość uczciwego w sytuacji, w której uważamy, że klauzula kursowa stosowana indywidualnie przez bank była nieuczciwa. No bo teraz pojawia się taki argument, że jest kłopot z tym stosowaniem tego kursu średniego Narodowego Banku Polskiego, czy mówiąc wprost, jest kłopot ze stosowaniem artykułu 358 paragraf 2 kodeksu cywilnego, no dlatego, że jakby jego moc wiążąca w systemie to jest 24, licząc od 24 stycznia 2009 roku. To jest o tyle, moim zdaniem, bałamutny argument, nie dlatego, że ten przepis wcześniej wchodził w życie, bo tak nie jest. Po pierwsze z tego powodu, że w wielu innych miejscach systemu odnajdujemy odesłanie do kursu średniego NBP-u wtedy, kiedy nie wiadomo, co zrobić. Po drugie dlatego, że jeżeli zakładam na ulicy kogoś zapytamy, pożyczyłem komuś pieniądze w jakiejś walucie, broń Panie Boże, nie we frankach, niech będą jeny. Pożyczyłem w jakiejś walucie i teraz nie dogadaliśmy się, po jakim kursie to zrobić. To jestem przeświadczony, że intuicyjna odpowiedź przeciętnego oglądacza rzeczywistości będzie taka, no jak macie tam jakiś sprawiedliwy kurs banku centralnego, no to go po prostu zastosujcie i nie róbcie koło tego afery. A dodatkowo jeszcze ta nieważność, czy fala nieważności, z którą dzisiaj mamy do czynienia w kontekście kredytów frankowych, jest decyzją. Tak to sądy też europejskie, tak to sądy europejskie zinterpretował i tak to w większości odbywa się w ramach indywidualnych sporów w sądach powszechnych, jest pochodną takiej akceptacji tego rozwiązania tu i teraz, akceptacji tego rozwiązania przez konsumenta. To znaczy jeżeli konsument sprzeciwia się nieważności umowy, to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej mówi, nie można stwierdzić tejże nieważności. A zatem jeżeli konsument podejmuje taką decyzję, to konsument tu i teraz, czyli już dawno, dawno, już 12 lat po wejściu w życie artykułu 358 paragraf 2 w jego obecnym brzmieniu, czyli takim, jak nie wiadomo, jakim kursem się posłużyć, to posłużmy się kursem średnim, powinien liczyć się z tą konsekwencją, że jak ta dziura kontraktowa powstanie, bo nie będzie wiadomo, jaki kurs zastosować, to trzeba będzie zastosować kurs średni jako kurs sprawiedliwy, a jednocześnie niezależny od woli jednej ze stron. Z tej perspektywy to, że tylko 5% prawomocnych wyroków w danych, którym ja dysponuję, gdzieś tam dotyka tego kursu średniego, to jest coś, co mnie martwi. Cieszę się, że w apelacji wrocławskiej takich przypadków jest dużo więcej.
Nie potrafię do końca zrozumieć tej rezerwy w stosowaniu kursu średniego, o ile uznamy, że istotą sporu nie jest próba odkręcenia biegu Wisły i wyjście z zakładu co do kursu franka, który ktoś dokonał mniej czy bardziej świadomie kilkanaście lat temu, tylko istotą jest nieuczciwa klauzula kursowa, nie indeksacyjna, tylko klauzula właśnie walutowa, i trzeba znaleźć coś, co będzie uczciwie ją zastępować, skoro celem dyrektywy jest utrzymanie kontraktu. Jednocześnie też no, musimy się wykazać pewną empatią elementarną. Tak? I znowu powiem to jako nie dyrektor obszaru prawnego, tylko ktoś, kto zaciągał kredyty w złotówkach te kilkanaście lat temu. Spór indywidualny w tej chwili to jest dla kredytobiorcy, który jest klientem banku. On nie przestaje być najczęściej klientem jakiegoś banku tylko z tego powodu, że rozpoczyna się sprawa frankowa. W związku z tym ustawianie się po dwóch stronach barykady jest samo w sobie traumatyczne, bym powiedział, ale to jest w tym sensie gehenna, że terminy rozpraw, które w tej chwili są niezwykle odległe. To są takie terminy liczone już powoli w latach, a nie miesiącach. Po drugie, w jednej z apelacji obserwowaliśmy, bo prosiłem, żeby moi koledzy zrobili taki research, takie badanie, i co się okazało, że 40% spraw jest uchylanych frankowych do ponownego rozpatrzenia, co oznacza ponowne czekanie na rozstrzygnięcie. Gdyby przyjąć teorię dwóch kondycji, czyli oddzielnego w uproszczeniu rozliczania się klienta z bankiem i banku z klientem, no to mamy następny jeszcze spór o to rozliczenie. No toż to po prostu można dzieci spłodzić, wychować i powoli powydawać za mąż, zanim ta sprawa ostatecznie się zakończy. I to jest taki rodzaj hazardu, czy takiego wystawienia na taki roller coaster emocjonalny, że ja też rozumiem rosnącą frustrację po stronie istotnych grup klientów frankowych, tych, którzy te umowy frankowe podpisywali, i uważam, że o tym także należy pamiętać. I ponieważ nie wiem, czy dane mi będzie jeszcze raz się w ramach naszej dyskusji wypowiedzieć, czy już nie, no to chciałbym nawiązać do jeszcze jednej rzeczy, także z tego powodu, że na skutek fascynującej rozmowy, którą miałem przyjemność przeprowadzić z panią profesor Karasek z Uniwersytetu Jagiellońskiego, na łamach, a właściwie na stronie internetowej właśnie Rzeczpospolitej. Jakiś czas temu udało mi się opublikować parę myśli na temat czegoś, co umownie nazywamy sprawą belgijską. To jest sprawa C349/18. Już żeby być zupełnie precyzyjnym, chodzi mi o motyw 72, 73 tego rozstrzygnięcia od Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo on jest moim zdaniem krytycznie istotny z perspektywy konsekwencji nieważności, gdyby już się inaczej nie dało, a jak mówię, celem powinno być utrzymanie kontraktu, a jak słusznie pan dyrektor Andrzej Rajch powiedział, złotówka na Liborze no wiele z normalnością nie ma. Pan dyrektor był to uprzejmy nazwać nawet rakiem, jeżeli dobrze kojarzę. Ale wracając do tejże sprawy belgijskiej, co tam Trybunał Sprawiedliwości powiedział? Otóż powiedział, że co się tyczy stosowania przepisów krajowych dotyczących odpowiedzialności pozaumownej na skutek unieważnienia kontraktu, umowy, tam chodziło akurat o umowę przewozu, to nie była sprawa frankowa, to tym się dyrektywa 93/13 nie zajmuje. To jest domena prawa krajowego. Zatem wszyscy ci, którzy mówią, że koszt kapitału, że wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, że rodzaj uwzględnienia wartości pieniądza w czasie na skutek unieważnienia umowy, że to jest herezja z perspektywy dyrektywy ochronie konsumenckiej, tej dyrektywy o nieuczciwych postanowieniach 93/13, mówią coś innego, moim zdaniem niesłusznie taką tezę stawiają, ale mówią coś innego niż powiedział Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wprost
Jeszcze raz zachęcam do przeanalizowania tej sprawy brytyjskiej, gdzie tam paru ludzi na gapę jeździło komunikacją miejską. Sąd się tym zajął, a potem sąd belgijski zadał pytanie, czy koszty usługi, która mimo wszystko była świadczona przy nieważnej umowie, no bo nie kupili biletu, czy to można na gruncie prawa krajowego, czy można to na gruncie prawa krajowego rozliczyć, czy też nie, czy można ich pociągnąć do odpowiedzialności, także finansowej za to. No i właśnie tam się ten sąd w tejże sprawie belgijskiej wypowiedział w ten sposób, jak powiedziałem, stosowanie przepisów krajowych dotyczących odpowiedzialności pozaumownej na skutek unieważnienia kontraktu nie jest domeną dyrektywy 93/13, a zatem to jest akurat ogromne wyzwanie, które w szóstym pytaniu postawiła pani prezes Manowska przed Izbą Cywilną Sądu Najwyższego. Ja tutaj akurat zastanawiam się, czy to pytanie w tym sensie nie jest przedwczesne, że autorytet Izby Cywilnej jest tak wysoki i to jest tak krytycznie ważny organ, sąd w Polsce i jego rozstrzygnięcie ma tak krytycznie istotne znaczenie, że być może w sytuacji, w której jeszcze jest bardzo niewiele orzeczeń, mówienie o tym, że trzeba rozstrzygnąć wątpliwości w orzecznictwie, jest cokolwiek przedwczesne, że być może trzeba poczekać na to, aż składy mniejszość normalne, trójkowe lub sądy powszechne, także sądy apelacyjne, będą próbowały się zmierzyć z tym zagadnieniem właśnie po to, żeby Izba Cywilna zachowała taki przywilej ostatniego głosu. Wiedząc już, że tutaj akurat Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej najprawdopodobniej w rozstrzygnięciu pomagać nie będzie. Jak mówiłem za długo, to bardzo przepraszam, ale pomyślałem, że tak nie odmówię sobie tej ogromnej przyjemności. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. No zresztą niestety niedługo musi pan nas opuścić, ale mam nadzieję, że jeszcze będzie szansa, żeby zabrał pan głos. No dobrze, ale drodzy panowie, no to trochę z naszej dyskusji wychodzi, że to, na co są jakieś nadzieje i to całkiem duże nadzieje, czyli odpowiedzi sędziów Sądu Najwyższego na pytania pani prezes Manowskiej, no tutaj z naszej dyskusji wynika, że no sprawę mogą, o ile w ogóle można tak powiedzieć, rozstrzygnąć czy wyjaśnić w bardzo ograniczonym zakresie, gdyż przedstawili panowie cały katalog problemów. Od kwestii, które poruszył pan dyrektor, że tymi kwestiami, tymi analogicznymi kwestiami zajmie się TSUE, poprzez brak kwestii związanych z samym abuzywnością zapisów w umowach i tak dalej, to czy jest właściwie na co liczyć, jeżeli chodzi o te odpowiedzi sędziów Sądu Najwyższego? Panie dyrektorze, pan dyrektor Andrzej Rajch. Dziękuję bardzo. Znaczy, pytania zostały zadane i tak czy inaczej Sąd Najwyższy w jakiś sposób się do nich odniesie, nawet stwierdzając, że to jest przedwczesne odpowiadanie na nie, chociaż wątpię. Ale znaczy ja powrócę do tego problemu, przed którym stanąłem, który zasygnalizowałem na początku. Bez rozstrzygnięcia tych fundamentalnych kwestii dotyczących oceny umowy, kwestii, które nie mają nic wspólnego z literą prawa, dlatego że prawo się nimi nie zajmuje. One wynikają z zasad funkcjonowania rynku. Żyjemy w gospodarce rynkowej, nawet konstytucja nam to mówi. Tymczasem prawo próbuje rozstrzygać kwestie, które dotyczą gospodarki rynkowej. No to się nie może udać. W związku z tym, jeśli nawet Sąd Najwyższy, kierując się jak najdalej posuniętą dobrą wolą, według swojej najlepszej wiedzy, odpowie na te pytania i przedstawi pewien obraz tego, co powinno się dziać w razie uznania warunku umownego za niedozwolony,
to w dalszym ciągu nie będziemy wiedzieli i prawo na to nie odpowie w ten sposób, czy ten warunek jest niedozwolony, czy nie. Była tutaj mowa, wiele mówiliście panowie, o tabeli kursowej NBP. Oczywiście jest to pewne wyjście, ale tu jest pewien, w tym stwierdzeniu jest pewien chichot całego systemu. Bo nie wiem, czy panowie wiecie, skąd się bierze kurs NBP-owski. On jest wyliczany na podstawie uchwały zarządu NBP-u. Największe banki przesyłają do NBP-u swoje kursy kupnej i sprzedaży dolara i euro i na tej podstawie, odrzucając skrajne wartości, bank centralny wyliczy swój średni kurs euro i dolara, a pozostałe waluty, dla pozostałych walut wylicza te podstawy na podstawie notowań z rynku międzybankowego. Więc z jednej strony kwestionujemy tabelę kursową, sądy je kwestionują, mówiąc na przykład, że tabela, znaczy kurs nie był uzgadniany indywidualnie z klientem. Kurs ma być rynkowy i NBP o tym wie i dlatego pyta banki o to, jakie są ich kursy, które one stosują na rynku. I na tej podstawie swój kurs ustala. A sądy mówią, że nie, ten kurs, który banki stosują, jest niewłaściwy. Znaczy nie został uzgodniony. Bank mógł zastosować nieuczciwy kurs. A jaki jest uczciwy? Ma być kurs rynkowy. I tym się kieruje NBP. Więc znowu, jeśli nie uporządkujemy tych kwestii, to w którymś momencie ktoś będzie mógł zakwestionować na przykład kurs NBP-u, co byłoby już wyjątkowo fatalną rzeczą. A tak samo jak zakwestionował już jeden złotówkowicz, zakwestionował swoją umowę. Parę miesięcy temu prezes Jagiełło mówił na którejś konferencji o tym, że dostał pozew, w którym kredytobiorca domaga się chyba unieważnienia umowy, ponieważ kwestionuje sposób ustalania stawki WIBOR. My pędzimy prostą drogą do coraz większych absurdów. I to jest rzecz, przed którą naprawdę trzeba przestrzegać sądy. Nie te pytania o których mówimy, te pytania dotyczą kwestii czysto prawnych. I na to jest, no, ja nie jestem prawnikiem, więc ja nie chcę się tutaj wypowiadać, ale na to można odpowiadać w oderwaniu od rynku. Ale te pytania dotyczące zagadnień rynkowych, istotne, a tymczasem patrzy na przykład na uzasadnienia niektórych wyroków, które są dostępne w internecie, to jest to jakaś rzecz bardzo, bardzo dziwna. No i wreszcie ostatnia rzecz. Coś, co mnie nieodmiennie nurtuje. Kredyty walutowe udzielane były we wszystkich krajach, właściwie we wszystkich krajach europejskich, ale Europa Środkowo-Wschodnia po 2004 bardzo, bardzo rozwinęła ten segment. I we wszystkich tych krajach byli niezadowoleni konsumenci i nawet niektóre sprawy trafiały do sądów, ale to był margines. I tam wszędzie te sprawy kredytów walutowych zostały ostatecznie załatwione. Ingerowało państwo i załatwiło to. Nigdzie nie było tej sytuacji i tych dywagacji, jakie są w Polsce. Nad tym też warto się zastanowić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Pan mecenas Jabłoński. Panie mecenasie, proszę mi powiedzieć, czy pana zdaniem odpowiedzi sędziów Sądu Najwyższego, pan wskazywał na to, że mogą być zdania odrębne i tak dalej, ale czy coś dadzą, czy uproszczą sytuację, jeżeli chodzi, czy wyjaśnią sytuację, jeżeli chodzi o kwestie związane z kredytami frankowymi? Ja uważam, że jest tylko jedna droga do tego, to znaczy rzeczywiście Sąd Najwyższy stoi przed taką ścieżką. Otóż
mamy dostępny, tak jak już moi przedmówcy powiedzieli, kurs średni NBP. I w tych sprawach, w których miałaby być stwierdzona abuzywność klauzuli kursowej, to trzeba się zastanowić, czy ten kurs średni NBP może być zastosowany. Niezastosowanie kursu średniego NBP doprowadzi po prostu do unieważnień umów, tam gdzie oczywiście konsumenci nie sprzeciwią się unieważnieniu. I doprowadzi do eskalacji spraw sądowych, do eskalacji rozliczeń między konsumentami a bankami, zgodnie właśnie z teorią choćby dwóch kondycji. Tak? I to spowoduje, że nikt już, ani system sądowy, ani banki, ani też konsumenci nie będą w stanie tego udźwignąć. To jest węzeł gordyjski, którego będzie się nie dało przeciąć już wówczas bez interwencji legislacyjnej. Więc uważam, że ostatnią rzeczą, która jeszcze została Sądowi Najwyższemu do zrobienia w tej sprawie, aby ten efekt, temu efektowi zapobiec, to jest odwołanie się do kursu średniego NBP. I tutaj są bardzo wyraźne podstawy prawne do tego. Ponieważ po pierwsze to jest rozsądne rozwiązanie. Nie jest sednem problemu, przynajmniej z punktu widzenia prawnego, to, że kurs franka wzrósł. Sednem problemu jest to, że część banków stosowało niejednoznaczne, jednostronnie ustalone klauzule kursowe, które nie pozwalają konsumentowi na określenie konsekwencji ekonomicznych tej klauzuli kursowej. Ja by to już zostawiam na boku, bo to też jest oczywiście bardzo dyskusyjne. Natomiast, więc sednem sprawy nie jest przywrócenie konsumenta do sytuacji takiej, że on znowu siada i mówi, czy ja chcę mieć kredyt walutowy indeksowany, czy nie. On się zgodził na kredyt indeksowany. Natomiast kwestią zasadniczą jest to, po jakim kursie. I teraz tak naprawdę kurs zastosowany w tych umowach jest oczywiście zawsze kursem, w dużym uproszczeniu mówiąc, kursem średnim z odchyleniem, tak, ze spreadem. I to również nie jest kwestionowane przecież ani przez sądy, ani przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To jest niepodważalne, że bank może ten spread naliczyć. Natomiast problemem jest to, że to było jednostronnie ustalane. I teraz tak naprawdę w mojej ocenie to, że mamy od 24 stycznia 2009 roku przepis dyspozytywny, który dopuszcza kurs średni NBP wprost, tak, jako wyznacznik waloryzacji umownej. I to, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w szeregu już orzeczeń powiedział, że można uzupełnić lukę w takiej umowie przepisem dyspozytywnym. I to, że również w sprawie Dziuba Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powiedział, co prawda, że nie można takiej luki uzupełnić zwyczajem, tak, jak gdyby rynkowym na przykład, tak, jakby nie jest to dopuszczalne, ale Trybunał Sprawiedliwości powiedział też, dlaczego to jest niemożliwe. Dlatego, że taki zwyczaj nie korzysta z domniemania uczciwości, które mają przepisy dyspozytywne wprowadzone przez ustawodawcę. Więc jeżeli ustawodawca wprowadził w 2009 roku przepis dyspozytywny, który odwołuje się wprost do tego ustalonego zwyczaju rynkowego przecież, czyli skorzystania z kursu NBP, który, jak powiedział pan mecenas Piotr Bodeł-Szymala, jest oczywisty dla rynku i był oczywisty również przed 2009 rokiem, to ten zwyczaj zyskał, nabył następczo domniemanie uczciwości. Więc jak gdyby z tego punktu widzenia orzecznictwo TSUE nie stoi na przeszkodzie odwołania się do tego kursu średniego i uważam, że jest to możliwe i to jest najrozsądniejsze rozwiązanie i ostatnie rozwiązanie, które nas dzieli przed stanięciem nad przepaścią. Mecenasie, no i wygląda na to, że jeszcze mam szansę wrócić na chwilę do pana mecenasa Piotra z Bodeł-Szymali w sprawie kwestii ugód. Ugód, które zaproponował profesor Jastrzębski, szef Komisji Nadzoru Finansowego. Może nie będę wchodził w szczegóły, na czym te ugody polegają, czy też mają polegać. Nie mamy na to czasu. Natomiast chyba wszyscy wiemy, o co chodzi. W związku z tym oddam głos od razu panu, panie mecenasie, i poproszę o wyrażenie opinii, czy pana zdaniem taka konstrukcja ugód ma sens i rzeczywiście może popchnąć do przodu sprawę związaną z zadłużeniem we frankach szwajcarskich. To jest niezwykle cenna inicjatywa, nad którą także w moim banku pochylamy się w tej chwili na razie w takiej przestrzeni analitycznej. Powiem dlaczego za sekundę. Dlatego, że ona łączy wątki ekonomiczne
wątki prawne, ale w moim przeświadczeniu ona łączy też emocje. Czyli to znaczy skala, łatwo jest oczekiwania wyeskalować, łatwo jest emocje rozbujać, dużo trudniej jest potem nad tymi wzburzonymi wodami zapanować. Skoro namawiamy, a myślę, że tutaj my dosyć zgodne stanowisko prezentowaliśmy, że pewne reguły życia społecznego, tak jak reguły ekonomii, powinny być brane pod uwagę, to nie widzę żadnego powodu, żeby nie zastosować równoległych standardów w zakresie stosowania reguł dotyczących funkcjonowania grup społecznych, czyli takich reguł socjologicznych, takich psychologizacji prawa z kolei. I z tej perspektywy to połączenie tych różnych wątków, czy to się komu podoba, czy nie, to te emocje są w sprawach frankowych obecne, uważam za niezwykle cenną inicjatywę. Tak samo jak rodzaj dobrowolności, co wcale nie oznacza, że nie widzę tam zagrożeń. I dlatego te prace analityczne powinny być rzetelnie przeprowadzone. No pierwsze to oznacza ostateczność. Jeżeli już ma dojść do jakiejś ugody, to umówmy się w taki sposób, żeby ta ugoda rzeczywiście za parę lat, jak kurs franka z kolei spadnie, nie była źródłem następnej fali postępowań. I tutaj sprawy chorwackie, które już zawisły na wokandzie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w szczególności ta 567/20, pokazują, że nie mówimy o fantasmagoriach. No, przedmiotem tej sprawy chorwackiej jest zakwestionowanie ustawą narzuconych ugód, ustawą narzuconych bankom chorwackim ugód, które były zawierane, a dzisiaj są kwestionowane przez konsumentów. Więc po pierwsze, jak to zrobić? To jest także prezes Narodowego Banku Polskiego zwraca na to uwagę, że Narodowy Bank Polski gotów jest rozważać zaangażowanie swoje w ten projekt wtedy, kiedy będzie ten kryterium ostateczności spełnione. Kolejna przesłanka, no to ten tryb zawierania ugód nie może nam wywrócić z całego poziomu zabezpieczania tych ekspozycji kredytowych. To znaczy zmiana waluty w hipotekach zwykłych, skończy, które zabezpieczają te umowy kredytowe, skończy się koniecznością dokonywania nowych wpisów. Te wpisy będą skuteczne od daty ich dokonania. W związku z tym to musimy zabezpieczyć, przed tym się musimy zabezpieczyć. Musimy także, i to jest trzecie, ostatnie z istotnych ryzyk, o którym chciałbym dzisiaj wspomnieć, zabezpieczyć się przed tym, żeby uzyskać pewną spójność podejścia, a jednocześnie, żebyśmy nie wygenerowali sobie jeszcze gorszego problemu, to za chwilę postępowania przed organami Unii Europejskiej o zmowę rynkową. Jedno z najcięższych przestępstw, które można wykonać, taki przestępstw w cudzysłowie oczywiście, które można dokonać przeciwko rynkowi i wspólnie kreowanemu w ramach Unii Europejskiej rynkowi. Więc to są te zagrożenia, plus to ten proces ugód, gdyby on miał być wdrażany w życie, wymaga, to pociągnie za sobą absolutnie nieprawdopodobne koszty dla poszczególnych banków, a per saldo także dla systemu bankowego. Z tego punktu widzenia uważam, że to powinna być decyzja akcjonariuszy i dlatego powiedziałem, że widząc zalety tego projektu, uważam, że zanim organy zarządcze, być może także rada nadzorcza, czy rady nadzorcze poszczególnych banków, ale zwłaszcza zarządy, sformułują swoje rekomendacje wobec walnych zgromadzeń, powinny przeprowadzić rzetelne badania analityczne, także rodzaj testowania tego rozwiązania ze strony banku, którego mam przyjemność być tutaj przedstawicielem, którego mam przyjemność reprezentować. Mogę powiedzieć, że my już taką ugodę zawarliśmy. Jedno, sprawdzamy to rzeczywiście w świecie realnym. Natomiast czy potencjalna uchwała Sądu Najwyższego, Izby Cywilnej Sądu Najwyższego może wpłynąć na to, co się wydarzy z programem profesora Jastrzębskiego, znowu posługuje się pewną ikoną, która funkcjonuje w domenie publicznej. Oczywiście. To znaczy, gdyby, w co nie wierzę, bo ja głęboko wierzę w racjonalność rozstrzygnięcia, które zapadnie, ale gdyby się okazało, że nagle będzie darmowy kredyt bez konieczności oddawania kapitału z prawem do żądania zwrotu rat, no to na Boga, no to nikt normalny nie będzie próbował się wtedy zawierać żadnej ugody na warunkach
z grubsza opisanych przez przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Więc w tym sensie skrajne rozstrzygnięcia, co do których po raz ostatni już powiem, nie wierzę, że tak się stanie, wykluczają, czy sprawiają, że ten projekt staje się projektem historycznym, a nie czymś, co jest aktywnie analizowane i ma zdolność kształtowania rzeczywistości. Bardzo serdecznie dziękuję panu redaktorowi i niezwykle dostojnym współdyskutantom naszego spotkania. Przepraszam za swoją gadatliwość. Dzieci regularnie mnie za to piętnują, ale one są mniej wyrozumiałe niż panowie dzisiaj. Ja rzeczywiście ze względu na inne zobowiązania pozwolę sobie opuścić ten panel. Panie mecenasie, zwracam się do pana mecenasa Gasińskiego. A co pan sądzi o kwestiach związanych z propozycją profesora Jastrzębskiego? Tak, oczywiście tutaj bardzo, bardzo cenię profesora Jastrzębskiego. Jesteśmy kolegami z jednego wydziału, co więcej, jesteśmy kolegami z jednego instytutu. Też kończyliśmy jedno liceum, więc wiążą nas tutaj takie też bardzo osobiste więzi, ale wracając do merytorycznej oceny, to przede wszystkim tak nie do końca ufam temu, że ta propozycja jest w stanie rozwiązać spory sądowe, dlatego że no, po pierwsze ci klienci, którzy już są w sądach, no to oni niekoniecznie będą w tej chwili racjonalnie, rzecz ujmując, no, być zorientowani na zawarcie ugody, skoro mają ewentualną taką wizję jeszcze, no, że darmowego kredytu. To po pierwsze. Po drugie, ta propozycja jest trochę wyabstrahowana z tego, o czym wspominał i pan dyrektor, i panowie tutaj wcześniej wspominali, a mianowicie z samej treści umowy i abuzywności, prawda? Dlatego, że tutaj w ogóle no, o tym nie mówimy, tylko od razu mówimy tak, no, trzeba zawrzeć ugodę, niezależnie od tego, czy ta konkretna klauzula była abuzywna, czy też nie, prawda? No i też jest to, Powiem szczerze, jest to w jakimś stopniu taka niezręczna sytuacja, bo z jednej strony pewno, jak sobie wszyscy przypominamy sytuację 2004 do 2008, kiedy regulatorzy optowali właśnie za umożliwieniem do 2008 roku, umożliwieniem uzyskania kredytu denominowanego, czy to we frankach, czy to w walutach obcych, dlatego że uważano, że to i napędzi gospodarkę, i też da szansę na własne mieszkanie większej liczbie osób. Co więcej, nawet niektórzy inwestorzy kupujący akcje w polskich bankach, czyli znaczący inwestorzy, musieli składać tak zwane zobowiązania inwestorskie. W tych zobowiązaniach inwestorskich musieli się zobowiązywać do tego, że nie będą tej akcji udzielania kredytów w walutach obcych zatrzymywać jako zbyt ryzykownej. I teraz po latach wraca z ich perspektywy do nich ten sam regulator, polski regulator, który im mówi, no dobrze, wtedy was zachęcaliśmy do tego, a teraz kochani akcjonariusze musicie wyrazić zgodę na to, że wasze aktywo tutaj w Polsce poniesie znaczącą stratę, tak? No i to tak patrząc już tak z perspektywy tych inwestorów, to pewno nie jest dla nich zrozumiała propozycja. No i tutaj wracamy też jeszcze do zderzenia i frankowiczów, i tych, którzy zaciągali kredyty w polskich złotych. No oni mówią tak, no my nie chcieliśmy brać ryzyka, i właściwie, no, a teraz ci, którzy wzięli ryzyko, pograli sobie trochę, wracając do tego samego punktu wyjścia i w sumie mieli lepiej, bo mogli sobie wziąć kredyt na większą kwotę. I to chyba wszystko, co chciałem powiedzieć na ten temat. Bardzo, bardzo dziękuję panie profesorze. Pan mecenas Jabłoński, panie mecenasie, a jaka jest pana opinia dotycząca kwestii propozycji szefa KNF-u? Ja jestem adwokatem i mnie zawsze uczono, że jeżeli chodzi o wszelkie ugody, to dobrze jest je zawierać przed rozstrzygnięciem, a nie po.
Więc dlatego ja się obawiam, że rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego, nie wiem jakie ono będzie, jeżeli chodzi o uchwałę, ale ja się obawiam, że ono może ten projekt ugodowy po prostu wywrócić do góry nogami. Dlatego byłoby cenne, żeby w tak ważnej sprawie dotyczącej tak istotnych kwestii rynkowych, tak wielu osób, a także potencjalnych ryzyk dla gospodarki, żeby różne organy władzy publicznej, w tym również Sąd Najwyższy, działały w sposób koherentny. Wydaje mi się, że obecny schemat, w którym jest jedna ścieżka ugodowa, a obok za chwilę będziemy mieli rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego, które będzie miało bardzo duże znaczenie, może po prostu być ze sobą sprzeczne, zwłaszcza, że nie da się ukryć, nie ma realnej możliwości doprowadzenia tego procesu ugodowego do 25 marca, tak? Więc jest to po prostu nierealne. Dlatego sama inicjatywa uważam, że jest bardzo ważna i cenna. Ja tutaj nie jestem osobiście jako prawnik przekonany, że pominięcie tego aspektu abuzywności akurat w procesie ugodowym jest istotne. No, to jest tak jak w prawie karnym, że jeżeli dogadujemy się ze sobą, tak, to znaczy prokurator dogaduje się ze sprawcą, to jakby elementem tej niejako ugody jest również to, że nie sprawdzamy, czy rzeczywiście przestępstwo zostało na pewno popełnione. Tak? Więc w mojej ocenie to jest też ustępstwo potencjalne ze strony sektora bankowego, to znaczy powiedzenie, ok, problem jest, i my być może nie zawiniliśmy, być może mamy klauzule kursowe, które są ok i są zgodne z prawem, ale jesteśmy w stanie wyciągnąć rękę, żeby ten problem systemowo załatwić. To by było rozsądne, ale obawiam się, że uchwała Sądu Najwyższego temu może nie pomóc. Bardzo dziękuję panie mecenasie i pan dyrektor Reich. Jak z kolei pan odnosi się do propozycji profesora Jastrzębskiego? Znaczy już właściwie większość została powiedziana. Ja przede wszystkim chciałbym jeszcze tylko odnieść się na moment do tego, co powiedział pan mecenas Gasiński. Nie wszyscy regulatorzy bronili frankowych. Nadzór bankowy był przeciwny i robił tyle, ile mógł. Szkoda, że nie spotkał się ze zrozumieniem u pozostałych regulatorów. Natomiast wracając do sprawy tej, ja jestem trochę sceptycznie do niej nastawiony, które panowie poruszyliście. Znaczy nie wyobrażam sobie, że mogą obok siebie funkcjonować dwa mechanizmy. Mechanizm procesowy i mechanizm ugodowy. To jest podstawowa rzecz, a jeśli jeszcze na dodatek nie zostanie załatwiona z możliwości kierowania sprawy do sądu po zawarciu ugody, to myślę, że banki będą bardzo ostrożne przy wchodzeniu w ten mechanizm ugodowy, bo wtedy bardzo kuszącą rzeczą jest zawody, PODY, bo to daje pewne korzyści, a jak i to szybko, a jak już to mamy, to wtedy można spokojnie kierować sprawę do sądu i czekać na rozstrzygnięcie. Więc poza tym oczywiście, tak jak powiedział pan mecenas Jabłoński, ugody są możliwe właściwie przed rozstrzygnięciem, dlatego że sądowymi, dlatego że rozstrzygnięcie w postaci jakie ma nastąpić 25 marca, może totalnie zmienić nasze spojrzenie na całą tę sytuację i realne możliwości, jakie są. Więc również z tego powodu mówienie w tej chwili o tym, jakie są szanse na ugody, jakie korzyści można z nich się spodziewać, jest rzeczą, no niestety, przedwczesną. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Drodzy panowie, musimy kończyć. Już przekroczyliśmy, tak? Przekroczyliśmy o parę minut czas, który sobie założyliśmy. No mam takie wrażenie, że musimy troszeczkę skończyć tak w połowie drogi. No może w trzech czwartych drogi takich najważniejszych spraw do omówienia. Dyskusja była niesłychanie ciekawa. Myślę, że naszym odbiorcom też uświadomi, otworzy oczy na całe spektrum problemów, które wiążą się z tą niesłychanie skomplikowaną sytuacją dotyczącą zarówno samych kredytów we frankach szwajcarskich, jak i spodziewanej uchwały Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, jak i tego, o czym mówiliśmy pod koniec naszej dyskusji, czyli kwestii propozycji ugody, propozycji ze strony Komisji Nadzoru Finansowego.